Ja, oczywiście, widzowie z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o agentach. Także zapraszam do oglądania. No i zapraszam Was oczywiście na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj, z moim kodem, czyli z kodem Kebus, e, bonus do tradu 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów, wpada dla was właśnie z moim kodzikiem oraz bonus do depozytu 35%, także przeglądajcie stronkę, korzystajcie, masa skinów, link oczywiście macie w opisie. Ja zapraszam was już do samego odcinka i przechodzimy sobie oczywiście do agentów. Wiecie co, może nie będę wpisywał tak, tylko wpiszemy sobie, czekajcie, nie może kolekcja, tylko tutaj gdzieś powinno być rodzaj. Zakliknijmy sobie agenta i porozmawiamy sobie, tak jak już mówiłem, o agentach. Jak kiedyś już o Agentach gadałem, robiłem film generalnie o samej inwestycji w jakichś tam agentów z Broken Fanga na przykład. Ale ponawiam filmik, bo trochę rzeczy się zmieniło. Czy pogląd na agentów zmienił się mój? Szczerze nie. Dla mnie dalej to jest bardzo dobra inwestycja. No i przejrzymy sobie może te ze średniej półki cenowych agentów, więc zacznijmy sobie może od jakichś, nie wiem specjalista o zagrożeń tutaj akurat nie ma znaczenia. Bardziej interesuje nas wykres. Obecnie nastąpiła niewielka korekta, jeżeli chodzi o ceny na Steamie na moment oglądania tego pewnie. No i w każdym razie jeżeli chodzi o agentów, to wydaje mi się, że tutaj generalnie Paryż będzie chyba grał największą rolę, dlatego że zauważcie że Paryż to będzie moment, kiedy bardzo dużo ludzi będzie pieniądze swoje wykładało i będzie się wyprzedawało nawet z jakichś takich szeroko dostępnych itemów, a przede wszystkim z inwestycji. I paradoksalnie, mimo że supply agentów nie jest jakiś super duży, to rzeczywiście sporo ludzi ma poinwestowane w agentów. A nawet jeżeli nie ma poinwestowane, to tymi agentami ludzie grają. I tutaj już wchodzimy na psychologii, dlatego że nawet jeżeli ktoś ma w ekwipunku agenta i ma do wyboru sprzedaż agenta, sprzedaż skina, którego ciągle widzi, ciągle nim gra, to rzeczą prawie oczywistą jest to, że sprzeda agenta, więc w tym wypadku wychodzimy na taką prostą, gdzie rzeczywiście ludzie mogą chcieć się pozbywać tych agentów, no i wtedy będzie, że tak powiem, Najbardziej odpowiednia pora do zakupu agentów, e, więc na to bym się przygotował. Moim zdaniem, również, jeżeli chodzi o cs 2 tutaj sobie też to połączymy. Agenci mogą wtedy wzrosnąć, e, bo na przykład układ rękawiczek, czy po prostu jakby skiny do samych rąk, e, a wejdą też przecież nogi podobno w cs 2 e, to wszystko może mieć ze sobą połączenie. Mm, no i ludzie będą też kupować agentów właśnie ze względu na to, żeby wyjść chociażby nogi. E, także. To może być dosyć ciekawe. No, i tak się na to wszystko zapatruję. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się. jo.